Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler. Dlaczego jak mówię Rustler, to robię takie, nie mówię Rustler, mówię Rustler. Nie wiem, ale tak faktycznie jest. Nie chcę wejść w wyścig, trzeba tutaj ominąć. Jesteśmy na jakimś cmentarzu i robimy główne misje, a ty skoro tu jesteś, czemu nie zostawić lajka w górę? Komentarza oraz subskrypcji i dzwonka, żeby dostać powiadomienia o nowych filmach. Niesamowite przygody kapitana wieku średniego. No dobra, to jak z tym planem, żeby pokonać Iron Maid? Chcesz? Żona nastawiła mnie dla młodszego panicza. Zostawiła mnie dla młodszego panicza. Że co? Co za okrutny poniżony. Jestem tak żałosny, że sam biskup pozwolił na rozwód. Spojrzał na mnie jakoś tak długo, przenikliwie i wiesz co powiedział? Witaj, a niech się Bóg całunem przykryje. Tak powiedział. Masz może coś, czym mógłbym podciąć sobie żyły? Albo jakieś szkło do przekąszenia? Motyla noga, wszystko to bardzo ciekawe, ale czy mógłbyś wrócić do kwestii odegrania się na Iron Maid? Ano tak, sorry. Cóż, mam plan, jak pokonać tą durną babę. Musimy jednak pojechać do klasztoru. Jedź do klasztoru. Dla człowieka mnicha? Nie. To genialny wynalazca, który żyje w klasztorze. Chcesz poznać jego historię narodzin? Nie. Jego co? A. Kiedy był mały, ugryziony przez radioaktywnego mnicha. To drastycznie zmieniło jego organizm. Stał się gruby i łysy i niezwykle spokojny. Wykształcił również silny pociąg do alkoholu. Brzmi jak mnich. Czyli po prostu stał się mnichem. Nie, stał się człowiekiem mnichem. Siedzi w swoim klasztorze dniami i nocami. Wynajduje wynalazki. Jego najnowszym dziełem jest Święty Graal Ręczny. Słyszałem, że jest to tak silna broń, że może przebić się przez zbroję Iron Maid. No dobra, a ten człowiek mnich twój kolega? No ten niestety niezbyt. Będziemy musieli, wiesz, improwizować. Widzę już wrogów na mapie, a ja nie mam życia niestety. Zastaliśmy człowieka mnicha, potrzebujemy trochę świętych gratów ręcznych. Jam jest człowiek mnich, dziecko, granat, którego poszukujecie. To dzieło sztuki niezależne, jedyne, najlepsze wśród nas. Nie oferuje też zniżek. Kto by pomyślał? Wygląda zupełnie jak mnich. Powiedzcie mi, poszukiwacze, czyście ludźmi pokoju? No nie wiem, lubię mordowanie inne takie. Dobrze. Pokój jest jeno udom. Jesteście godni, chodźcie za mną. Tylko te. Czemu oni napieprzają się między sobą do nieprzytomności? To mnisi zawsze tak robią, każdy z nich zna sztuki walki. Naprawdę? Czyli to, że krwawią im odbyty, jest zgodne z ich intencją? Wytrwaj, w swoim wytrwaniu stawaj się silniejszy. Przeczytałem to w jakiejś mądrej książce, brzmi czadowo. Brzmi jak pretensjonarne pierdolenie. Oto i on, święty granat ręczny. Zresztą, a ja chyba przeczytałem Graal. I święte próbki ręczne. Wysłuchajcie się teraz słowa. Pierwszej świętą zawleczkę wyjmiesz. Następnie do trzech policzysz, nie mniej, nie więcej. Trzy niechaj będzie cyfrą, do której liczyć będziesz. Do czterech liczyć nie będziesz, do dwóch takoż nie. Chyba, że wstępem to będzie jedynie dla trzech. Pięć z marszu odpada. Co? Tyle. O coś tam. Święty granat. Śmiało wypróbuj. Brat Wiśnia będzie twym asystentem. Pamiętaj, jeśli chcesz go rzucić, nie czekaj dłużej niż 3 sekundy. Wysadź w powietrze brata Wiśnie. Chcesz, żebyś wysadził jednego z twoich mnichów? Brat Wiśma cierpi na ciężki przypadek wszył łonowych. Na niego to los gorszy niż śmierć. Poza tym manekiny do ćwiczenia są całkiem drogie. Okej. Raz, dwa, trzy. Dobrze, jesteś gotowy. Oto on, w pełni dopracowany, święty granat ręczny. Idź i rozrywaj wrogów pana na kawałeczki. I pamiętaj, używaj go tylko, gdy jesteś absolutnie gotów. Obiecać, że nie rzucisz nim w pierwszą lepszą ladacznicę, dobrze? Jasne, zero marnowania i tak dalej. Jeśli chcesz, to zabierz też te ćwiczebne granaty.
Wadliwe są, ale część trzeba odetkać czasem, wychodek nie. Uchu, spójrz tylko. Rozłożymy ją na łopatki. Co dalej? Musimy porwać miejscowego biskupa. Będzie przynętą, która zwabi Iron Maid. Poza miasto, jak myślisz, dobry plan? A nie, możemy użyć znowu tego czegoś do wysłania sygnału? Nie da rady, po starej akcji podnieśli to w jakoś kiepsko dostępne miejsce. Poza tym porwanie biskupa będzie bezpieczniejsze, zaufaj mi. Zaraz, a to nie jest ten sam biskup, który pozwoli twojej żonie się z tobą rozwieść? No tak, ale to kompletnie nie jest ze sobą powiązane, przysięgam. Totalnie legitna, no scam story historia. O kurde, spory kawałek niestety drogi mamy do miasta. Ile mam w ogóle tych? Jeden? Ja miałem jakieś fejkowe dostać do wysadzenia wychodku, bo mam tylko jeden. Mogę jeszcze kupić, czy coś? No zobaczymy, ma na mapie zaznaczone? Nie mam. A czemu on w ogóle nie wchodzi? No dopiero teraz, a wcześniej biegł za nami, zamiast wejść na konia. Oj. Nie, chyba już nie mogę kupić, mam tylko jeden. Czy jak wyrzucę, to pewnie koniec misji, dobra. Warto by było tego nie zepsuć. Zapamiętać, trajektoria lotu 43 stopnie. Wiatr, lewy północ, 2 km. Dobra, wszystko ustalone. Ale słabo leci, słabo delikatnie leci, słuchajcie, granat. Jak go się rzuci, to niestety, no tak se delikatnie leci. Trzeba będzie mocniej rzucić. Dobra, trochę speeda, tylko żeby nie potrącić randomowych osób. Babi bez armii, bez kopa, bez zabijania. Dobrze, że napisali w nawiasie. Pierogi. Dobra, lewo. Mister Biskup. Kapitan wieku średniego, zostaw mnie w spokoju, stary warciacie. Poszedł. Ostrzegałem cię, co nie? Na co czekacie, imbecyle? Brać go. Aha, bo to też wygląda jak taka misja, do której trzeba wejść, a to po prostu jakaś doniczka. Obezwładnić. Czy kijem mogę obezwładnić? Kurde, nie jestem pewien, więc chyba piąchami, nie? Kurde, ty, za gruby jest. Bo za chudy. Ty, no nie mogę trafić, halo. Ty, co się dzieje? O. Git, to teraz poszukaj wozu na tego grubego dziada, ja go przypilnuję. Weź na stosowny wóz z taki z trumnami. Zaznaczona misja? Tak. Ty, teraz sobie niesamowite przygody kapitana wieku średniego i była taka gra The Awesome Adventures of Captain Spirit. Niesamowite przygody kapitana ducha? Kapitana Spirit, to jest duchowie, no tego, nie? O! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. O nie, 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 nie. O nie, proszę, nie, tylko... Pięściami, pięściami. Pon. Proszę. Już prawie. Tak. Zwycięstwo. Już myślałem, że wszystko od nowa będę musiał robić. A, zapomniałem coś zmienić w ogóle. Poziomu zapomniałem zmienić, bo przy poprzedniej rozgrywce niestety robiłem misję przez 30 minut, więc no nie chciałem aż tyle czasu tego robić, więc sobie zmieniłem. Ustawienie na jedną misję i zapomniałem zmienić. Ja tak czasem robię. Tak jest giga za trudne, żeby nie spędzać godziny. A czasem rzecz nam jest pobugowane, to się już człowiekowi nie chce. A czasem w ogóle się wszystko zbuguje, myślę, że od nowa robić. Dobra, to teraz prędko do jednej z moich kryjówek. O kur. No dobra. Dobra, plan wygląda następująco. Kiedy Iron Maid przybędzie do biskupa, zagada, żebym mógł ją jej
żeby mógł się jej zakraść za plecami i użyć granatu. Nie ma mowy, spieprzysz to. Ej, to moja szansa, żeby w końcu wygrać wyglądać super shadowo, bez przesady, przecież to nie będzie nawet trudne. Powiedziałem, nie ma mowy, ty zajmiesz się zagadywaniem i ja zakradnę się i rzucę granat. Ech, dobra, jasne, zachowaj całą frajdę dla siebie. A to ten biskup cały czas tam krzyczy z tej trumny? Niestety wszystkie te powozy są strasznie wolne. Powinno być chyba, że są właściwie szybkie, no bo... Podwójne konie to w sumie... O, chociaż... W sumie to nie wiem. Nie znam się na powozach, które ciągną konie, niestety. Nie, lepsze nie znam się na motoryzacji. Skąd ta pewność, że Iron Maid nas znajdzie? Oj, to na pewno dobra jest tym, co robi. To trzeba jej przyznać, ale nie jest tak dobra jak przebiegły kapitan wieku średniego. Ha. Będzie tu lata chwila, schowaj się gdzieś. Schowaj się i zaczekaj na przybycie Iron Maid. A więc przybyłaś. Stań za Iron Maid i rzuć świętym granatem. Dobra. Oni nie powinni jakąś taką złoczyńską rozmowę teraz przeprowadzić? Kurwa, nie tu. Ty, ja przecież ja granatu nie mam. To jak mam rzucić? Halo? No dobrze, pora na... Zaraz, co do diabła? Gdzie jest mój... O cholera, ty nie mów mi, że... Trzesz, Iron Maid, oto narzędzie twojej zagłady, święty granat ręczny. Okej. Okay. No dobrze. To ile to było sekund? 4? Nie. Co do diabła? O kurwa. A więc nie działa i sam. Słuchaj no. Kapitan wieku średniego nie żyje. Ale nie musisz dzielić jego losu. Wypuść biskupa. Myśl. A, jest najsposób, aby bronić się przed dopóki nie przybędzie straż. Zaraz. No więc zostało chyba jeszcze parę ćwiczebnych granatów. Szybko! Okej. Okay. Jeden! Ech, dobra, no to co? O kurwa, z siebie też wysadziłem, widzę, co? O, no, to czym strzelił. Oj. Ładuj. A czemu właściwie? No dobra, ty nie wiem, co ona zrobiła, dobra jest. Kurczę, jak taki defense tower. Czeka, że moby przybędą i musisz się bronić. A, bo ja mam kilka granatów, w sensie mogę po kolei zbierać, jak wyrzucę, tak? Gdzie ona jest? Bagowała się. Ty, mogę jeszcze jeden. Mi. Mogę tędy przejść? Mogę. Raz, dwa, trzy. Pyk. Ty, zajebiście. Och, dość mam tych wybuchów. Księżniczka? Cholera jasna, rozwaliłeś Michałem, teraz muszę cię zabić. Czekaj. Może jakoś się dogadamy. Ja chcę tylko wygrać turniej, to wszystko. Jaki znowu turniej? Ten turniej? Rzeczywiście, poznajecie, cholera. Nie wierzę, że to powiem, ale może się jakoś dogadamy. Mogę ci pomóc wygrać turniej. Chwila, że jak? Pierwszy jednak muszę załatwić sobie nowy hełm. To nie jest bezpieczne miejsce na rozmowę. Spotkamy się za miastem Dubku. Tylko dyskretnie. O kurczę. No dobra. Spotka się z księżniczką w ustronnym miejscu. Oj. Brzmi jak... Ty, a co z biskupem? Wyjebane to. Wyjebane tam na biskupa, co go porwaliśmy. Będzie więcej. Weźmiemy sobie jego wóz. Ty, w sumie zrzucę mu święty granat. Albo może... To jest mocne, są te granaty.
Wolę nie marnować, jeden mi tylko został. Biskup, co zmarł już tam. Zimno. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś tutaj, czyli musimy do przodu i w prawo. Na dróżkę i w prawo, przy okazji nie zjeść wszystkich kwiatów, bo będziemy na takiej bombie, że... Bomba na banie. Kończymy balet. O. Kiedyś napisałem piosenkę i było w tej piosence: jesteś... Kurde. Chyba... Ale też mogę się mylić, ale coś w stylu: jesteś, jesteś armia wielka, jednak jednoosobowa. Bomba wybuch, bomba jądrowa wielkiej nie, bomba wybuchowa wielkiej skali już jądrowa. Kurde, nie pamiętam, to taki to dobry tekst. Ale chciałem, ogólnie to coś podobnego jak bomba na banie kończymy balet, no. Ale przed tym jak jeszcze była bomba na banie kończymy balet. Oj, zamknij się, Wajda, który przy okazji jest moim ojcem, zdecydował, że zwycięzca bierze pół królestwa i mnie. Tylko, czy ktoś mnie pytał o zdanie? Nie. Powiem ci zatem, jakbym to widziała. Aranżujemy twoje zwycięstwo, pobieramy się czysto umownie, a potem każdy robi swoje. Brzmi dobrze? No bez kitu, zostajemy tym. Nie mogę ci też po prostu dać mojej zbroi, durniu, przecież nie będzie pasować. Ale znam gościa, który może ci przygotować podobną. Nie zgadnę, człowiek mnich? Tak, znasz go? Trochę. O, 1000 golda. A podoba mi się ty, fajnie się fabułka roz... Zostaniemy król... Na końcu zostaniemy królem, kurczę, królestwa, ale jaja. Kusza przeładowuje się szybciej, bełty... Szanse na zebranie bełta, gaj nie spada z najwo... No widzicie wy to? Czy ty to widzisz? Widzisz to? Widzisz to czy nie? Za każdym razem klikam wykup poziom i wykup poziom i za każdym razem ten wykup poziom się zawsze anuluje. Ostro. Mamy misję poboczną. Misji pobocznej nie możemy zrobić. Ale za to... możemy zrobić misję główną. Idziemy na turniej, ale jaja. Widzowie. Wyrywamy księżniczkę, zostajemy królem królestwa. Yes! Ja szczerze wątpię, że to koniec będzie jakby rozgrywki. Ale dobra, kto wie. To jest Illy, może być jeden z koń. O nie, znowu ten chłop. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby podziwiać umiejętności walki na kopie najwalczniejszych mężczyzn w królestwie. Zasady wyglądają podobnie jak poprzednie. Nasi przymiałkowie zmierzają się w trzech walkach z wylosowanymi przeciwnikami. A teraz, aby wznosić ten i tak wspaniały moment, jak ekscelencja król obdarzy nas porywająco przemową po krzepieniu serc, najgłębsze ukłony wskazane. Najgłębsze ukłony wskazane. A co on powiedział? Kontynuujmy zatem. Swoją obecność zaszczyca nas również przepiękna księżniczka, przyszła żona jednego z naszych dzielnych rycerzy. Zagrzej ich do boju słowem lub dwoma, moja pani. Mam nadzieję, ten pakiet, że wszyscy co do jednego połamiecie sobie karki. Ehe, cóż. Jesteśmy wdzięczni za to, jak to jest warte spojrzenia, wartkie spojrzenia księżniczko. Tak czy inaczej, sporo pora na walki na kopie. Szanowni panowie, rozgrzejcie swe rumaki. Alka na kopie. Dobra, już było testowane, my koksy. W tejże rundzie Sergaj zmierzy się z Sir Rolandem. O, ty! Przeciwnik znowu... Co ty gadasz? Podniesiono kupa. Okej. Chciałem widzowie was tutaj. Dobra, udało się. Ale jest kurczę nie wąsko. Teraz to wygra to... A nie, trzy, żeby wygrać.
Wolałbym wygrać ten punkt, żeby był bezpieczny. Pudło, celuj ciało, no. Wydaje mi się, że kurde, wcześniej mi szło lepiej. W ogóle chyba jeszcze trochę przyciszyłbym gierkę. Coś takiego. Chyba aspekt dźwiękowy i tutaj w tej grze jest mało znaczący. Szybkie wczytanie, mig. A, nie mogę. Nie, dobrze. Mam nadzieję, że na miejscu, nie? Tak jest. A, no co tam, on chyba król powiedział. Skip, skip, skip. Skilipi, łapa, pa. Perfekcyjnie. Ujujuj. Ale za 2-0? Tak łatwo? Na ser Rolanda? Sergaj zwycięża, jakiś dziki zwojownik, czy tam kurde, mam jakiś problem z jąkaniem się, jakże dziwny wojownik, jakże dziki wojownik. Okej, no i tak nie mamy za bardzo co robić oprócz tej misji, więc... Następna walka, Sergaj i Ser Brian. Brianek? Flaga Szkocji, nie? Chyba. Czy tak to wygląda, jak jakiś herb Szkocji? No, za szybko, za szybko. Ja uderzył zbyt wcześnie, potwierdzam. Łatwo. Niekoniecznie musisz patrzeć na siebie, tylko na przeciwnika. Jakoś tak dziwnie połączyć oczy. Jednocześnie musi. Chyba na przeciwnika bardziej patrzysz. Tak, jak patrzę na przeciwnika, to... Tylko musisz wiedzieć, gdzie, w jakim miejscu się znajdujesz. To wtedy idealnie zawsze to uderzysz. Poziom trudny, ale kurczę, nie aż taki trudny. Takim oto prostym sposobem Sergaj znowu wychodzi ze zwycięsko ze starcia. Podniesiono kupa. Walcz na kopie z ostatnim rywalem. Ser Tyrisa? Panie i panowie, przed nami bardzo ważna walka. Sergaj przeciwko Ser Tyrisowi. Ktokolwiek wygra, dostanie się do wielkiego finału. Do boju. No to jest jak kłóce, jak chodzenie, jak jazda na rowerze. Jak już raz siądziesz i przejedziesz, to już kłóce, jesteś mistrzem jazdy na rowerze. Jak już raz siądziesz, to już lepiej się nie da jeździć na rowerze. Może pewnie da się na tych wyszynowych, co oni po tych górach zadupcają. Przy skałach i przy krawędzi, w której możesz spać i spać 3000 metrów na twarz. To tak, ale taki general po drodze już się lepiej nie da. I to już pewne, wielki finał uświętni widowiska starcie między Sergajem i Ser Herbem. Obaj okazali się najznamiczniejszymi wojami wśród szlachetnych panów, który okaże się czempionem, przekonamy się wkrótce. Chociaż z drugiej strony przecież my nawet nie jesteśmy szachcice, więc też czuję, że nam nie wyjdzie nasz plan i coś się zepsuje. Ale mamy, zależy fani? Wy widzowie. O cholera, czyli finał będzie między tobą i Herbem, nieźle. Mam nadzieję, że to wy widzowie. A nie, wiesz. Nie uda ci się. Nie uda ci się. Dobra, mamy nowe zadanie.
Z powrotem minęło 24 minuty. Nie no, myślę, że jeszcze kurde, chociaż te misje mogą być długie, a tu zobaczcie, tutaj taki domek do zapisania jest elegancki. To dzisiaj będzie 25 minut normalnie tego. Ja tylko przypomnę na samym końcu, że możecie zostawić lajka, komentarz, suba, dzwonek, żeby dostałeś powiadomienia, wpaść Instagram, Twitch oraz Twitter, mój drugi kanał vlogowy, oraz zobaczyć sobie Rewinda. Serdecznie polecam. I życzę przede wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, a czasem i dwa razy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.